I co? Zatkało kakao. Zatkało kakao. Tak myszka robi ładnie. Dla mnie chleba nie ma. Nie ma co jeść. Rano jest. I jaką alternatywę macie, kochani, w razie czego u siebie? Jak nie ma chleba, to my omlet. Także tak to u nas wygląda, kochani. Myszka uratowała, bo ja już chciałem drałować do sklepu. Wyobraźcie sobie, że mieliśmy 3 bochenki chleba. Na weekend, sobotę, nie piątek też. No wiadomo, mieliśmy też swojego pomocnika. No i teraz nie ma nic, patrzcie. Pustka, wymiotło. Ale tu myszka robi taki omlet. I ten omlet, to słuchajcie, jest tak. W moim akurat wydaniu, w mojej prośbie, którą myszka uwzględniła, jest kiełbaska. Ja mam kiełbaskę. Jest kiełbaska, jest cebulka, jest pomidor i będzie jeszcze ser. Tak. Ja będę miała tylko pomidor, cebulkę. Myszka tak bardzo okazjonalnie je. Okazjonalnie. No tak chudziej zawsze. No. A dodatkowo ja sobie jeszcze podgrzeję to, kochani. Ja sobie to podgrzeję jeszcze na tym. W mikrofali. Ale po co? Bo ja ser na to położę. A ja ci tu ser to położę. Tak? Pisa, no? O cholera. Tak? No. Ale jaja będą. No, także spokojnie. No, haha, jesteśmy. No. Tak wyglądamy z rana. Z rana. Ja. Musimy się najeść i jedziemy tak. I wkręty trzeba kupić jeszcze. No... Wkręty, bo nam nie wystarczy tych wkrętów. Słuchajcie, pudełeczko, tam 250 wkrętów było. Już momentalnie się prawie no, już kończy. Nie wystarczy. A jedno pudełeczko 50 zł kosztuje. Wyobrażacie to sobie? No. No zobaczymy, może wystarczy, może nie wystarczy. Nie wystarczy. Nie ma co, ale mamy jeszcze inne. No zobaczymy. No, no ale te są fajne, takie najlepsze. Ale w ogóle jak tam... Ale no, tak, ale... Trzeba kupić takie. Ale zobaczymy, kochani, bo to wiecie. Powiem wam, proces budowlany niby tam, tak... Tam, słuchaj, z 50 zostało, więcej nie ma. No dobra, ale kochani, niby tak się buduje, niby się buduje, wiadomo, zamki na piasku. Łopatka wystarczy, wiadomo, nie? A tu powiem wam, trzeba długofalowo myśleć. No. Trzeba, kurczę, uwzględniać różne parametry. Ja już mówiłam wczoraj. Myśleć, nie myśleć. Ja już wczoraj, słyszysz? Słyszysz? No. Ja już wczoraj mówiłam do widzów, że ja w tobie to podziwiam, że ty tak właśnie potrafisz pomyśleć, że wiesz, przyszłościowo, że czegoś nie można teraz zrobić, tylko później albo odwrotnie, że ty masz to wszystko przemyślane, że ja bym tak nie potrafiła. No w końcu wiecie, prowadziło się wielkie budowy, inne jakieś tam budowy. No, ale to jest takie naprawdę, wiesz, bo to nie jest takie łatwe. Kto ten Gdańsk wybudował, co? Jak to ten Gdańsk wybudował? No. No. A ja powiem wam, że teraz przez chwileczkę troszeczkę odejdę od golonki, bo jem golonkę. A co z tym serkiem moim? No zaraz. A będzie zaraz. Będzie zaraz. Ja zaraz przyjdę, powiem wam. Ściszę ten film. Teraz muszę omleta przerzucić. Bo wiecie, bo zaraz będzie prawo autorskie i u myszy jest tak. Że zaraz YouTube usłyszy parę tam słów, nie? Parę słów usłyszy. Już koniec. Tak, już jest koniec. Już jest koniec. Także, że prawa autorskie naruszone i... A wiedersehen, good luck. How are you? Jak się masz? Kochani, jak zaczynacie dzień? Wszystko u was dobrze? Coś się zmieniło? Nic nie mówicie od siebie? Jak się tam czujecie? No. Jak po wakacjach? Jak po wakacjach? Spełniliście te swoje, tam co niektórzy, co się odchudzają? Chcieliście odchudzić na wakacje? Postanowienia? Ja tam nic, żadnych postanowień nie miałem. Nam piszą, że jesteśmy coraz więksi. Ja coraz większy? O cholera, faktycznie. Może, że wiesz, że się w kadrze niedługo nie zmieścisz. Tak? No. O cholera. Trzeba większy aparat kupić. Trzeba będzie. Albo z dala będziesz mnie pokazywać. Z dala. No, ale w telefonie jest duży kadr. Tam jest duży taki. To się zmieszczę. Jeszcze telewizor jest. Też głowa do góry. Kochani,
Ja mogę powiedzieć wam tak, że dzisiaj no mamy taki wyjazd, zobaczymy co tam jeszcze trzeba, no i będziemy zaraz... O! Taki... Podoba ci się ten widok? No, ale zaraz... Ja bez sera powiem, ja muszę mieć... to dla mnie jest po prostu, powiem wam... Bez sera potrawa nie istnieje. Ser, kiełbasa... Myszka, ja wam mówię, Myszka jak mnie poznała... Tony sera. To ja miałem, jakieś te, ogonówki, tak. Szynki, polędwice, wszystko w zamrażarce. Tak, i do tego wyciągał. I sera miałem dużo. I sera, i kroiłem. I do wszystkiego chleb. Polędwica. Jakaś tam, jakieś mięso, kiełbasa. Na to ser, do mikrofali, ciach. Ale gruba musiała być, wiecie, musiał ściekać, tak. A jak to... Taka porządna pajda. A jak to powiem wam, już tak tego, to ja to keczupem, tak? No i wiadomo, hektolitry Coca-Coli. Tak, szklanka Coca-Coli. No i co? I gra muzyka. Ja tam bynajmniej powiem wam, co nie krzywdowałem. Kawaler zawsze sobie poradzi jakoś, no. Przecież nie zginie, nie? Ja tam sobie nie krzywdowałem, także powiem wam, no co? Szybko, smacznie, no to chyba o to chodzi, co? A to chyba jakichś detergentów, chemii nie wiadomo jakiej też nie ma, nie? Detergentów. No, ani cudów na kiju. No. No chyba nawet ci nie wiadomo czego tam nie dają, co? Dobra, to... zobacz sobie. No. Czy masz dobre? Ja tylko, słuchajcie, cebulka i pomidor do omleta. Jeszcze nie? To jeszcze weź na minutkę. Ty raz jesteś tylko moja. A my ostatnio mi taka, powiem wam, melodyjka przyszła do głowy. Serduszka dwa. Serca dwa. Serduszka małe. To jest moje mama od pałosy. A co ci się stało, że to? No bo tak... moi rodzice zawsze słuchali, mieli kasetę, wiesz, kupioną na rynku. No. Czy tam nawet dwie kasety Serduszka dwa. I bardzo często tego słuchali. I non stop nagrana Serduszka? I Serduszka w tą i w tą. I dwa na jeden, dwa na jeden, dwa na jeden było. Tata brał mamę i w pokoju tane. Chyba bierze. No, nie brał. No na razie nie tańczy, bo mu zdrowie nie pozwala. Już dawno nie widziałam. Także powiem wam, no żeby co? Tańczył. Mama kiedyś chciała, ale tata się za bardzo zrzucił. Ale kiedyś pamiętacie taką... Ale ostatnio na ślubie naszym. Ale pamiętacie taką piosenkę? Co to był, Krawczyk? Coś o... Ja mam to było to. Kto to był, Krawczyk czy kto to? Nie wiem. A jaka to piosenka? Pabulce. Parostatkiem piękny rej. No ja mam popompo. Taka była piosenka? O, jeszcze? Jeszcze? Kurnia. Jeszcze damy na 30 sekund, kochani. Dużo wrażeń, dużo emocji, dużo się dzieje. Kewusia. To jest, powiem wam, naprawdę dzisiaj ostro. Talerz się już zagrzał. Byśmy kupili te talerze, to co już wcześniej mówiliśmy, w Ikei, i te talerze się grzeją. Mamy kilka talerzy, które się nie grzeją. Jak wybrać ze sklepu, słuchajcie, talerze, które się w mikrofalówce nie grzeją? Czy mogę się frajerskie kupić? Ale te z Ikei wcale nie były najdroższe, no. No wiadomo, no ale też najtańsze nie były. No. Czy mogę najtańsze frajerskie jakieś tam kupić? Talerze jakieś tam... No ja właśnie uważam, że nie, bo powinny być grube, mi się wydaje, wiesz? Do czego? Do bicia? No, takie grube właśnie. A nie takie cienkie, byle jakie. Orzesz. No, ja zaraz też będę miała omlecika. Orzesz. Kochani, tak to... Wow! Tak to wygląda, to się tak jeszcze nie rozpuściło. Ja mam wrażenie, że... mam nadzieję... Że to się rozpuści. Że to ja to jeszcze sobie rozbabrzę. Wow. Wiecie, ja sobie to jeszcze... I na to ketchup? Rozpaciam, tak. No. I prawie pizza. No, to powiem wam, to jest takie... No takie... chyba się najesz, co? Kochani, taka pajda z rana, co? Co powiecie? No to od razu do roboty. Ja... Od razu do łopaty. Ja, co to jest? I kochani, ja idę jeść. Smacznego. Au! To jest gorące.
Myślisz, że to jest gorące? No ty, tyle czasu trzymałeś, to jest gorące. I zamiast herbaty, kola. Zaraz jedziemy, słuchajcie, jak zjemy, to jedziemy do Brickomana. Keczup? Kepuć? Kepuć. Myszka mówi kepuć zawsze. Kepuć. Jak kotek jakiś tam wybiegł na ulicę, czy to było jakieś inne zwierzątko i się kepuć z niego zrobił, bo auto. Mhm. Auto płaski. Płaski się zrobić i kepuć będzie z niego. Czerwony, nie? Kepuć. Także kochani, ja idę jeść. Czy poczekać na myszkę? Nie, ja zaraz też przyjdę. Dobra, ja się odmeldowuję. Am, cześć, papa. No, także tak. Słuchajcie, ciągle wstajemy bardzo wcześnie rano. O Jezus, co on wyprawia. Bardzo wcześnie rano, no żeby dzień był jak najdłuższy. Artur Buffet przesuwa, żeby jak najwięcej czasu. A wy jakie macie stoły? Niskie w salonie czy wysokie? Do jedzenia. My mamy wysoki. A my mamy wysoki stół, taki jadalno-salonowy. Bo nam zresztą wiecie, jakie mamy. Nam powiedział pan w komisji, że jak się je, to się powinno mieć inną pozycję, a nie na brzuchu leżeć. No niektórzy mają oddzielnie, wiesz, jadalnie i... Ale praktycznie i tak wszyscy jedzą przed telewizorem. Tak, praktycznie i tak każdy je przed telewizorem, no. Tak to wygląda. Chociaż nie powinno się, ale tak to wygląda. Dobra, ja uciekam. Widzimy się później. No, a mój omlecik wygląda tak. I co prawda nie wygląda jakoś, wiecie, wspaniale, ale przynajmniej są nasze jeszcze ze szklarni pomidorki. Powiedz, jaka jest piękna pogoda. Jest piękna pogoda, jest najpiękniejsza pogoda. To jest, tak powiem wam, nie za ciepło, nie za zimno. Optymalna pogoda to jest takie, rzadko kiedy tak jest. 20 parę stopni, takie właśnie jak powinno być całe lato. Komfort termiczny. Tak, takie, że człowiek się nie czuje wykończony, umęczony, upocony, tylko tak po prostu jest, wiecie, no tak przyjemnie po prostu, fajnie. No komfort termiczny. Ale to jest, żeby 23 września, słuchajcie, bo dzisiaj jest 23, żeby... I dzień mamy jakiś? Środa, tak? Środa. Bodajże. Żeby... Ale bić tak się nie będę. Tak ciepło było, to naprawdę, no coś pięknego. Naprawdę, nie pamiętam, żeby pod koniec września było tak pięknie, że dlaczego można... ślub braliśmy? Ale to było 31 sierpnia. To jest różnica. Aha, to jest prawie miesiąc, Artur. No, teraz już mamy po prostu jesień. To różnica się przedłużyła. No. Ale znowuż, jak był 31 sierpnia, to była bardzo brzydka pogoda. Było bardzo deszczowo i pochmurnie i brzydko i zimno. Także no to lato było takie, wiecie, trochę w kratkę. Ale ale te upały też nam trochę się dały we znaki. Ale teraz jest tak optymalnie, wiecie, tak przyjemnie. No ale samo to, że jest jesień, a jest jeszcze tak pięknie, to naprawdę jest super. Wszędzie jeszcze kwiaty kwitną. Jest wszędzie jeszcze w ogrodach kolorowo. No, a my jedziemy właśnie do tego Brickomana. Tak się zastanawiamy. Gdzieś tam. Tak, bo część rzeczy byśmy... Też nie wiemy, jak będzie z tym impregnatem, bo impregnat potrzebujemy do drewna. A wiem, że taki fajna ilość i jakość, która, że tak powiem, współgrała z ceną, było w OBI, ale zobaczymy. No najwyżej, jeśli tam w Brickomanie będzie o wiele drożej, no to jeszcze będziemy musieli pojechać do OBI. Bo jeśli chodzi o impregnat, to nie ma co jakoś tam przepłacać, bo to jest tylko impregnat. Znaczy, no co niektórzy z was mogą stwierdzić, że wiadomo, no. Nie, to jest taki impregnat, wiecie, my nie potrzebujemy takiego impregnatu, co na przykład malowaliśmy płot, czy coś takiego, tylko taki zwykły, nawet nie kolorowy, taki zielony może być, bo nam o kolor nie chodzi, bo to będzie wszystko zakryte, więc tutaj nie chodzi o kolor. No, także tak. Kochani, a nie wiem, czy wiecie, ale komfort termiczny, bo tutaj chciałem powiedzieć, myszka ma tendencję taką, że on ma... Jak zacznie, to nie wie, kiedy skończyć. Myszka, to jest myszka, no.
Myszka, ale ty też tak masz. Myszka idzie po całości. Dobra, to ja w takim razie biorę moją kawkę, bo wzięłam, przelałam sobie ze sobą kawę, bo nie zdążyłam wypić. Dobra, mów już. No, proszę. No nie zdążyłaś wypić. Ale się czuję niedospana dzisiaj. Jakaś taka, muszę wypić tą kawę. Bo ja wcześniej myszę zbudziłem. Tak, Artur mnie obudził, mówi wstawaj, wstawaj, tu trzeba jechać, tego. Ja mówię, Boże, co? Ludzie, przecież to środek nocy jest. No ale nie ma. Komfort termiczny, kochani, to jest tak 23-24 stopnie. Z tego, co pamiętam jeszcze. No. Także w szpitalach właśnie dlatego są takie temperatury, żeby była temperatura optymalna, nie? Dla ludzi. Żeby to było nie za zimno, nie za ciepło. Żeby można było chodzić na krótkim rękawku, tak dla chorych, nie? Żeby to nie było, no wiadomo, nie? Dlatego się mówi właśnie o komforcie termicznym. No, który jest bardzo ważny dla nas, ze względu na to, iż no, to jest optymalna temperatura, dlatego też komfort termiczny, nie? No, ale tam bywały takie dni, że było 40. No. Dziękuję. Dlatego no... Już przestałeś kichać? Powiem wam, jak mysza jak zacznie kichać, to... To... I zawsze na kawę zwala. Nie, albo na zimno. No kawę piję. Chciałem coś powiedzieć, ale nie, jak znowu zacznie kichać, otwieram okno. Nie. Nie zacznę już kichać, już skończyłam. Myślę tym kolawirusem swoim. Tutaj sama za wszystkich. Nie, zaraz ty wytłuczę. Mówiłeś o tej termo... Dlatego jak jest upał latem, taki gorąc, nie idzie nic robić. No. Tym bardziej jak ktoś chce coś, wiadomo, robić na słońcu. Koniec. To, nawet od samego siedzenia się człowiek poci. To rolnicy sami wiedzą. Najlepiej jak w pole się idzie, ojej. A tam jest zastój taki, powiem wam, że zastój. Stoi powietrze, nie? Że zastój. No i odwrotnie, zimą. Jak jest taki mróz, że wiecie, że łamie po prostu aż wszystko się, to nie idzie nic zrobić. A teraz właśnie jest taki komforcik, optymalnie, aż powiem wam, no... Aż przyjemnie. No, tak jakby się miało wrażenie klimatyzacji na dworzu. No. I zaraz jedziemy, zrobimy tam co trzeba, wiadomo. Już nie bierzemy ze sobą maseczek. Pewno się dziwicie, że my to wtedy tak byśmy zabezpieczeni jak... Znaczy jak, mamy zwykłe maseczki, to takie. Jakbyśmy szli, nie wiem, na nie wiadomo jakie zagrożenia. No ale się powiem wam, rozbestwiliśmy. Wszystko się pozmieniało, bo tyle co opinii słyszałem, powiem wam. No. Przeczytałem artykułów. To już człowiek nic nie wie. Tak. Powiem wam, że... Okazuje się, przeczytałem. Co to teraz? Śmieciarze jechali. I pan nie. Pan, A pan nie potrafił skieręcić, czy co? No nie potrafił. I przeczytałem, że grypa jest. Zwykła grypa jest groźniejsza niż ten. Kolawirus. Ostatnio na wykopie przeczytałem, że grypa jest groźniejsza niż kolawirus. Ha! A to była beka. Powiem wam. No a Artur ma w ogóle dzisiaj shorty ubrane, słuchajcie, tak, krótkie spodelki i krótki rękawek, także lato w pełni. Rozkwita wszystko, no. No, jest tak ciepło. W ogóle ja to, powiem wam, ja tam nie będę, wiadomo, ale ja to lubię ciepło, powiem wam, o. No. Dla mnie to mogło być ciepło 12 miesięcy na okrągło. No, Artur nie lubi zimy. No zresztą też bym wolała, żeby było lato, nie? Cały czas. Nawet jak przyjdą te inne zwierzątka jakieś tam do nas, tu nie mam nic przeciwko. Nie masz nic przeciwko. Nie, do miasta dodam, no mam wrażenie, że tam dużo tego nie przyjdzie. Jak coś, to się będzie kłębić po lesie, tam mamy tych lasów dużo. Także ja tam osobiście lubię ciepło, nie wiem jak wy. Nie będę tu wchodził, wiadomo, w jakieś tam klimaty. Czy to się ociepla, czy tamto się ociepla, czy się oziemia. Ogólnie lubię ciepło, wiadomo, koszty wszystkie związane z tym. No z zimą, tam, bo zimą wiadomo, że buty, są nie większe, buty, opony, tak. Wszystko wymieniać, jakieś płyny. Ogrzewać dom. No, także
Mnie to tam w ogóle nie jest potrzebne. Chyba, że ktoś lubi, wiadomo, nie? Pojechać sobie w narty. Także... Brickoman jest jeden tylko, kochani. Tak. Tutaj u nas, w Gdańsku... Mamy dość daleko, bo Brickoman jest na Kowalach. No i tak widzicie, jedziemy i jedziemy. No. Nie jest jakoś tak mega daleko, widać. Ale... Aha, tam jest. Jest. Ale jest. Nigdy tak do Brickomana, powiem wam, nie jeździliśmy. Ale spodobało nam się. Szkoda, że tam... Ale chyba jak to... Kiedy Brickoman powstał? Bo mi się wydaje, że jak... On już jakiś czas istnieje. Chciałem powiedzieć długo. Ale nie on... aż chyba tak mega długo. No ciekawa jestem. Bo nie potrafię powiedzieć. Ale nie jeździliśmy. Pamiętam, że kiedyś dwa razy zajechaliśmy i jakaś cena nas przeraziła, bo było drożej niż gdzieś tam. Tak. To byliśmy i w Tczewie. Wtedy się zniechęciliśmy. W Tczewie to było. A, w Tczewie przyjeżdżaliśmy i wstąpiliśmy do Brickomana po coś tam. I nas zniechęciły ceny. Tak. I wtedy się zniechęciliśmy, ale teraz naprawdę powiem wam, że dobrze, że tam pojechaliśmy, nie? Tak. Bo naprawdę mają fajne rzeczy i no, niektóre rzeczy mają drożej niż gdzie indziej. Tak, zauważyliśmy, potem że mają. Zauważyliśmy niektóre rzeczy, także trzeba kumać, słuchajcie, ceny. Bo, ale można naprawdę kupić coś w dobrej cenie, naprawdę. Także trzeba mniej więcej kojarzyć, rozeznać jakie są ceny. Wcześniej. Tak, rozeznać, ale można naprawdę fajnie trafić na niektóre rzeczy, także po niektóre rzeczy warto jechać do Brickomana, po niektóre rzeczy warto jechać do Obi, czy tam do Castoramy. Z tego co mamy jednak sporo lat doświadczenia jeżdżenia po tych sklepach budowlanych i z tego co nasze odczucie... Przepraszam, no tak, pokażę wam, o, patrzcie tutaj. Także sobie popatrzcie. Nasze odczucie jest takie, że w Leroy Merlin jest najgorzej i najmniejszy wybór i najdrożej. No. Jej, ale widzicie jak słońce świeci, ja nie wzięłam okularów. Masz kluczyki, pomyślisz sobie? A co to za śpiewanie? Kochani, oglądałem wczoraj Człowiek na Dzikim Zachodzie jeszcze. A Myszka oglądała wczoraj co? O tych dwóch takich koleżankach wieczorem jeszcze film. Już za tobą tęsknię. Już za tobą tęsknię. Słuchajcie, tytuł filmu. Drubermore, tak? No, już za tobą tęsknię film. Ja już go teraz drugi raz oglądałam. Na CDA poszukajcie sobie. Cudowny film. Po prostu tak się zryczałam na koniec. Za każdym razem, jakbym oglądała ten film, mogłoby to być 1000 razy. Za każdym razem bym ryczała. No, tak piękny, wzruszający film. Że bardzo wam polecam, naprawdę. A teraz już lecimy. A ja Człowiek na Dzikim Zachodzie, bo ja nie lubię takich filmów, powiem wam. No, u Artura to wiecie, co musi być, nie? Gąd, to jest na pokrycie. W życiu bym tego nie kupił. Nie? W życiu. Nie. O. Ostatnio powiem wam, oglądałem jak ten gąd lata, on fajnie lata. Powiem wam jak wichura przyjdzie. Czekaj, chodź zobaczymy tutaj te deski, te belki. Tak, po ile są? No zobaczymy. A przy okazji płotek lamelowy po ile by tutaj był? Chodź tak, z ciekawości. Obetniemy. Bo też płotek lamelowy za jakiś czas będziemy potrzebować. Ty patrz. Ale ceny. Ile to jest? 120 na 120? No. Ale co to jest 10? No 10, nie? Co to może być? 90 zł. Ulala. Droga budowa. Ale jaki to jest długość? Nie wiem, no tutaj jest napisane. 4 metry. No. To my zobacz. 3. Do tartaku, kochani, do tartaku. 3,30 za 40 zł. Zobacz, to jest za 90, wyobrażasz to sobie? No. Do tartaku, kochani, musicie się zawsze zgłaszać. Jakbyście potrzebowali, to ja mam koleżankę, która ma swój tartak.
także, kochani, do tartaku. Tylko only tartak. W sklepach są takie ceny drewna, że to jest po prostu skandal. A skąd by wziąć brać inne materiały? A to jest na chodnik, tak? Na dworze, co się robi? Wiesz, nadproże to jest, jak nadproże, to jest nad okno. Nad okno? Drzwi? No. Nadproże, no tak? Nadproże. Takie coś? Żelbetowe, no to tak by wynikało, ale to jakieś duże konstrukcje chyba. Czy się mylę? No to weźcie mnie poprawcie, no bo chyba kurna nadproże jest nad... A, tu są materiały, powiem wam. No, a płotki lamelowe. To chyba na ogrodzie. My są w ogóle. To jest ogród? To jest budowlany dział. A ogród to będzie gdzie? Ale też muszą mieć tu też płotki. Muszą tu być. No to są metalowe płotki. A to może tylko tyle mają, patrz. Czy co by to było? To może tu nie ma drewna, bo. No, jesteśmy akurat, kochani, przy impregnatach. I na przykład impregnat, tak? Amitox. Brązowy to jest? Nie, zaraz. Ale to jest. Nie, zaraz, to w ogóle co innego jest. Chodźmy. Zaraz, co. Tak, to jest to. To jest to. Ale to jest koncentrat. A my mamy koncentrat, czy nie? My mamy to. No. Ale my za 10 daliśmy 29 zł, a tu jest 22 za 5, więc jest dużo. Aha. A widzisz, a koncentrat? A mamy ten, tylko 10 litrów. Także widzicie. Myszka rozszyfrowała wszystko. Czyli wychodzi, że tutaj za 60 zł... Ale to jest koncentrat. Koncentrat. Wzięliśmy. Za 60 zł mamy 50 litrów. A tam byśmy mieli 20 litrów, tak. Z 10 litrami? Tak to jest napisane? Z 9, czyli 10. A z 9, czyli 9 razy 5. No ale plus 1 litr tego płynu, no. Więc razem jest 10, aha, więc tak. 50 litrów. 50 litrów, kochani. Także jakby was interesowało. A tamtego byśmy mieli za te pieniądze 20 litrów. A. No widzicie. W wykonaniu. Słuchajcie, naszło mnie na kisiel wieczorne zachcianki. Kisiel truskawkowy. Miałam jeszcze malinowy, ale zrobiłam nam truskawkowy. Może Artur też zje, bo on lubi truskawki. Ogólnie wszystko zjedzone w domu jest. Tak, ogólnie nie ma nic do jedzenia, trzeba jeść kisiel.